Easy, on tam wlatuje. Jesteśmy na żwirowni, oczywiście cały czas za sterami Jakub Velnaty Nati, a bohater naszej jazdy to Armam Ohavi, w tej chwili na niepotrzebnym, ale 6S. No i dobry kierowca, to i miło popatrzeć, miło pokręcić, ależ zawieszka całkiem wybiera fajnie. To dzielny model, w tym terenie też sobie daje radę, chociaż przed chwilką jak hill climba spróbowaliśmy, no to to jest duża różnica, jednak mniejsze koła, dużo trudniej mu idzie. Jest petarda i na razie wielkiego, jak tam okiem swoim Jakub zerkał, zużycia, ale fajnie leci. Zużycia wielkiego podzespołu przy tym moim jedzeniu na razie nie widać. Choć damy jakiegoś podjazda może, bo ja chwilkę sobie polatałem, te podjazdy, zobaczymy najpierw tego tutaj, tego mniejszego, on to bez problemu tutaj robi. Easy, on tam wlatuje, woohoo! Tam jest kałuża za tym. Widzisz go? Jest, w lewo daj, o, jedziemy. Wywala tego kamlota. Idziemy. Dobrze idzie. Ohavi. Idziemy chyba zrobić hill climba porządniejszego. No, panowie, zapraszam tu. Jest się czym i gdzie pobawić. Haha, pierwsze, no drugie podejście, drugie podejście. No i to teraz, kto idzie? Ale poszedł jak dzik. To nic, dobra. Koniec zasięgu. Chyba była woda. U góry. Dobra, lecimy jeszcze raz go. Masz go. Jest dzielna bestia. A się chce tu przeatakować. Mission Mojave. Jakub idzie uratować sprzęt. Nie jest łatwo. A Mojave tam po prostu by się nie ześlizgnął, no.
Mojave to tam po prostu fruwa na górę. Nieźle, nieźle. Nie, naprawdę. Miejscówka. Dzięki za podrzucenie jej. Bo miejscówka godna. Zjedziemy na dół. Może bym coś nagrał z góry. A najpierw trzeba sprzęta znaleźć. No, jedzie kurier z częściami. No, wdrapaliśmy się z Jakubem po Mojave. Okazało się, że jedyna kałuża, która tutaj jest, go z chęcią przyjęła do siebie. No, ale jest waterproof. Potem tylko pójdzie pod kerszer, bo losiaka to trzeba będzie, co się wysuszy, to się wykruszy, technikę zastosować. A Mojave pójdzie pod kerszer, ale zobaczcie, tutaj w tym wieku to się człowiek naprawdę zasapie, żeby podejść pod takie, co nie? Tak jest. No, no ale kozacko, nie? Naprawdę. Dobra, zrobimy mu jeszcze jakieś podobne podejście. Photo session na zboczu. Dla potwierdzenia jeszcze raz. No, to schodzimy. Ale to z minuty na minutę tu jest coraz bardziej sucho. Prawda, Mojave? Też jesteś tego zdania? No dzisiaj dostałaś. Ale się spisałaś. Oficjalne zdjęcie budy po baszowaniu. Piny odpięte, tyrym. Oho. No, także tak. Nie jest żony w terenie. Niemiec płakał, jak sprzedawał. What the fuck. Tego się aż nie spodziewałem. Jak na moje to jest tak 68 stopni. No, także tak to wygląda. Przybyło dobre 3 kilo. No i tyle. I buda. Buda też. No po takim czymś to tylko kerszer i dobre suszenie techniczne.
to się nie wykruszy. Dobra, zakładamy budę do tego chyba jeszcze i polatamy. Tam mamy konkurencję, słychać już, na dwusuwach. Może się uda to odpolić.